10 największych błędów Józefa Stalina. Niedawno zrealizowałem odcinek poświęcony błędom Adolfa Hitlera. Dziś bierzemy na warsztat błędy Józefa Stalina. Hołodomor. Wywołana sztucznie przez komunistyczne władze Związku Radzieckiego klęska głodu w latach 1932-1933 w Związku Radzieckim, która szczególne nasilenie przybrała na terytorium ówczesnej Ukrainy. Systemowe działanie władz sowieckich, które wywołały masowy głód wynikały ze sprzeciwu ludności wsi ukraińskiej wobec wprowadzonej na przełomie 1929 i 30 roku polityki przymusowej kolektywizacji rolnictwa i bezwzględnej egzekucji przez organy państwowe Związku Radzieckiego narzuconych chłopom obowiązujących nieodpłatnych kontyngentów dostaw produktów rolnych w wymiarze przekraczającym możliwości produkcyjne wsi. Oczywiście za błąd można uznać samo to prawo, jak jak i ogólnie cały komunizm. Ale to właśnie sam Hołodomor postawił krzyżyk na ludności ukraińskiej, która w następnych latach intensywnie wspierała nazistów, aby tylko wyzwolić się spod władzy Stalina. Gdyby Stalin spróbował udobruchać Ukraińców, zyskałby silnego sojusznika. Głód, wywołany przymusową kolektywizacją, spowodował również wiele ofiar poza Ukrainą, na Kubaniu, po Wołuszu, w zachodniej Syberii i w Kazachstanie. Atak na Polskę, czy też ogólnie agresywna polityka Stalina. Otóż Stalin... Przyjął postawę niesienia rewolucji komunistycznej z zewnątrz, a nie tak jak oczekiwał Lenin z wewnątrz, ten drugi nawoływał do inspirowania narodów do rewolucji i zachęcania ich do podejmowania walki Stalin wybrał inwazję, co przyczyniło się do zajęcia m.in. Polski i Jugosławii, a co za tym idzie Stalin stał się okupantem i tyranem. Gdyby jego działalność zamknęła się w grze politycznej, mógłby zyskać zwolenników w obliczu inwazji Hitlera, ale o tym będzie później. Zabójstwo Trockiego Trocki stworzył z Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich ośrodek, który odegrał główną rolę w przygotowaniach do zbrojnego przejęcia władzy. Dzięki niemu zamach przeprowadzono w czasie krótszym niż 48 godzin. Jak napisał Stalin, w pierwszą rocznicę października cała praktyczna organizacja rewolucji została przeprowadzona pod bezpośrednim kierownictwem przewodniczącego Rady, Towarzysza Trockiego. Jaki miał problem z? Z nim Stalin. Szanse Trockiego na zdobycie władzy były spore. Ciężko chory Lenin, poszukując sojusznika i następcy, zwrócił się właśnie do Trockiego. Stalin, wypowiadając wojnę Trockiemu i nie odwołując się do pojednania i równowagi poglądowej, zaznaczył, że nie zależy mu na komunistycznym państwie, ale na faszystowskim państwie pod płaszczykiem komunizmu. A co za tym idzie, Trocki przeszkadzał Stalinowi w totalitarnych rządach. Gdyby Stalin zgodził się na ustępstwa i współpracę z Trockim, być może byśmy byli świadkami zupełnie nowego tworu państwowego. Wielka czystka. Okres w historii Związku Radzieckiego szczególnego nasilenia terroru policyjnego NKWD w latach 30. XX wieku. W efekcie zaplanowanych i zorganizowanych represji zamordowano miliony niewinnych ludzi, a także prawie wszystkich działaczy partii Leninowskiej, wysokich oficerów Armii Czerwonej oraz NKWD. Za jego początek uważane jest zabójstwo Siergieja Kirowa w grudniu 1934 roku, a koniec najczęściej datowany na 1939 rok. Przeprowadzono czystkę wśród najwyższych Wyższych polityków i oficerów, a później przeprowadzono czystkę wśród osób, które przeprowadziły czystkę. Cel był prosty: wyeliminować wszystkich, którzy mogą obalić Stalina. Był jednak pewien problem. Stalin nie był zbyt mądry, a jak już pozbył się wszystkich mądrzejszych, to sam nie za dobrze rządził. Walka z inteligencją. Bardzo ciekawie zwracają na to uwagę ciekawostki historyczne.pl. Posłuchajcie. Masowe aresztowania dotknęły profesorów, ekonomistów, specjalistów w dziedzinach nauki i techniki. Państwowa propaganda informowała społeczeństwo, że w kraju działa potężna podziemna przemysłowa organizacja terrorystyczna licząca 200 tysięcy członków i gotowa jest do przejęcia władzy. Efektem tego polowania na czarownice był szereg pokazowych procesów. Niektóre z nich zostały starannie wyreżyserowane przez samego Stalina. Nie trzeba chyba dodawać, że skutki tego posunięcia były opłakane dla sowieckiej gospodarki. W fabrykach i kopalniach zabrakło doświadczonych specjalistów. Ponieważ zarządzanie placówkami przejęli ludzie niewykształceni, dochodziło do przestojów produkcji. Stalin jednak i na to znalazł antidotum. Rozkazał dowozić kadrę kierowniczą do zakładów z więzień, a na nocleg odstawiać ich do aresztu z powrotem. Oczywiście sam Stalin uważał się za wybitnie mądrego. Przeczytam Wam fragment jego Posłuchajcie. francuscy kapitaliści mówią po francusku, a francuscy robotnicy także mówią po francusku, nie zaś w innym języku. Oraz Rosjanie przed 1917 rokiem mówili po rosyjsku, a po 1917 roku także po rosyjsku, a nie zaś w innej mowie. Wybitne, prawda? Blokada Berlina. Jeden z pierwszych poważnych kryzysów zimnej wojny, mający miejsce w latach 1948-1949. Związek Radziecki obawiał się, że straci gospodarczą kontrolę nad swoją częścią Niemiec i w nocy z 23 na 24 czerwca okupacyjne władze strefy radzieckiej zarządziły blokadę zachodnich sektorów Berlina oraz odcięły dostawy energii elektrycznej. Lądowe szlaki komunikacyjne wiodące przez radziecką strefę okupacyjną zostały zablokowane. Blokada trwała niemal 11 miesięcy i zakończyła się zwycięstwem mocarstw zachodnich, głównie Stanów Zjednoczonych. Lotnictwo tych państw było w stanie dostarczać zaopatrzenie mieszkańcom zachodniej części Berlina wystarczającej ilości. Władze radzieckie wobec fiaska prowadzonej polityki na początku maja 1949 roku podjęły decyzję o zniesieniu blokady. Mimo to mało co nie wybuchła III wojna światowa, a Stalin zyskał nowego radykalnego wroga, Stany Zjednoczone. Krótko mówiąc, wywołał nikomu niepotrzebną zimną wojnę. Odmówienie konwencji. Czerwonego Krzyża. źródło Tygodnik TVP.pl. Józef Stalin przed wojną odmówił współpracy z Czerwonym Krzyżem, przez co żołnierze Armii Czerwonej nie byli traktowani jak żołnierze czy jeńcy wojenni, ale jak zwykli buntownicy, bo żadne prawo ich nie chroniło. Setki tysięcy sowieckich jeńców udałoby się zapewne uratować, gdyby nie polityka ich własnego państwa. Związek Radziecki miał okazję już po wybuchu wojny z Niemcami, by zapewnić ochronę swym żołnierzom w niewoli, Podobną do tej, jaką mieli jeńcy, np. brytyjscy czy polscy. Z premedytacją tego nie zrobiono, o czym świadczy choćby korespondencja między Czerwonym Krzyżem a sowieckim rządem, do której dotarł rosyjski historyk Konstantin Bogusławski. Lektura dokumentów jest wystarczającym świadectwem zdrady wziętych do niewoli żołnierzy Armii Czerwonej przez ich własne państwo. Fobie polityczne. Ciekawostki historyczne, PL. Biorąc pod uwagę, że rosyjscy żołnierze w niewoli niemieckiej mieli ciężko, a dodatkowo Stalin popadał w coraz większe fobie polityczne i w każdym widział zdrajcę i zamachowca, żołnierze radzieccy postanowili zmienić stronę. Pierwsi sowieccy jeńcy trafili do formacji pomocniczych niemieckiej armii już jesienią 1941 roku. Z ochotników formowano jednostki nazywane otrupen. Ich żołnierze otrzymywali niemieckie umbudurowanie i wyposażenie. Znajdowali się wśród nich Rosjanie, ale w większości rekrutowali się oni z nacji podbitych czy to za czasów Rosji Carskiej, czy już w czasach istnienia Związku Radzieckiego. U boku Niemców od końca 1941 roku działała również rosyjska wyzwoleńcza Armia Ludowa. Powstała ona jako formacja militarna, tzw. Republiki Łokockiej, znajdującej się w obozie bryjańskim przy granicy z Ukrainą. Jednostka rozwinęła się pod dowództwem Bronisława Kamińskiego, Rosjanina pochodzenia polsko-niemieckiego, byłego żołnierza Armii Czerwonej, Sadysty, Moczy Mordy i Kobieciarza. Powstała również pierwsza rosyjska brygada Narodowa SS. Dodatkowo do Hitlera chętnie dołączały osoby prześladowane przez Stalina jak Ukraińcy czy Kozacy. Jego fobie politycznej i fanaberie Militarne sprawiły, że tysiące, jeśli nie miliony sojuszników przeszły na stronę niemiecką. Katyń, zbrodnia dokonana przez NKWD przez rozstrzelanie wiosną 1940 roku ponad 21 tysięcy obywateli Polski na mocy decyzji najwyższych władz Związku Radzieckiego. Egzekucji ofiar uznanych za wrogów władzy sowieckiej NKWD dokonywało przez strzał w tył głowy z broni krótkiej. W latach 1940-1990 władze Związku Radzieckiego zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to jedna z cięższych zbrodni stalinizmu. Wiele kwestii związanych z tą zbrodnią nie zostało jak dotąd wyjaśnionych. Dlaczego to taki błąd z punktu widzenia Rosjan? Przecież wyeliminowali wrogów. A no właśnie. Stalin w pewnym momencie II wojny światowej zmienił stronę, zerwał kontakt z Hitlerem, a dołączył do aliantów. No i zbrodnia katyńska była wrzodem na tyłku Brytyjczyków, bo przecież w praktyce oznaczało to, że alianci mordowali, bo Rosjanie dołączyli do aliantów. Oznaczało to wielką kampanię propagandową wybielającą Rosjan oraz eliminację osób, które wiedziały cokolwiek o tej zbrodni. Sojusz z Hitlerem. Umowa międzynarodowa z 23 sierpnia 1939 roku była formalnym paktem o nieagresji pomiędzy Trzecią Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, która zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym, stanowiącym załącznik do oficjalnego dokumentu umowy, dotyczyła rozbioru terytoriów lub rozporządzenia niepodległością suwerennych państw Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Pytanie: po co to Stalinowi? Stalin dokonał rozbioru Europy z Hitlerem, po czym i tak się z Hitlerem pobił i drugi raz. Musiał zajmować te tereny. Gdyby od początku trzymał się w e, pokoju Hitler, wywołałby wojnę, Brytyjczycy i Francuzi przy współpracy ze Związkiem Radzieckim wygraliby wojnę i wtedy Stalin by powiedział, że za pomoc w walce z Hitlerem chce wschodnią Europę. I po sprawie wielkiej wojny nie ma. Terroru Niemców nie ma, w tak dużym stopniu przynajmniej. Sowieci są odebrani jako wyzwoliciele, a nie jako agresorzy, a Stalin może się kreować na wielkiego wyzwoliciela. No nie okłumujmy się, strasznie zwalił tym dogadaniem się z Hitlerem.